Mój brat stracił pracę. Nie szukał następnej, żeby się nie zarazić koronawirusem. Teraz żebra pod sklepem, śpi pod mostem i je ze śmietnika, ale jest szczęśliwy. Przynajmniej nie mam koronawirusa, mówi. Mój wujek nie ma już firmy. Bez klientów firma upadła. Zatrudniał 20 osób, teraz wszyscy są bezrobotni. Urząd dał mu 5000 zł za pomogi, a potem zabrał 100 tysięcy zaległych podatków. Ale wujek się cieszy. Nie mam już firmy, nie mam już domu, nie mam rodziny, ale nie mam też koronawirusa, mówi. Mój dziadek umarł na zapalenie wyrostka robaczkowego. Nie doczekał operacji, lekarze byli zajęci robieniem testów na wirusa. Na nagrobku kazał sobie napisać: przynajmniej nie umarłem na koronawirusa. Mój kraj ma zadłużenie niemożliwe do spłacenia, a kraje, do których eksportował, mają długi jeszcze większe. Jedyną perspektywą na przyszłość jest hiperinflacja albo komunizm. Pracownicy nie pracują, oszczędności się kończą, przemoc domowa kwitnie, alkoholizm rośnie, ale wiecie co? W ogóle się nie przejmuję. Może to i prawda, że wkrótce będziemy krajem trzeciego świata. Ale przynajmniej nie mamy koronawirusa.